Zapraszamy na spotkanie z wybitnym polskim artystą plastykiem, projektantem, twórcą słynnych rzeźb balansujących, Jerzym Kędziorą. Kogo pani tutaj widzi? Myślę, że niektórzy są do rozpoznania. Na pewno Holubek. Holubek. Na pewno Piłsudski. Piłsudski. Tu jest taki muzyk z Częstochowy. To jest Popiełuszko, to ja sam. Tutaj to jest Lutosławski. Jest trochę więcej twórców, którzy podwieszają jakieś rzeźby. Ja nie podwieszam, ja ustawiam. Ja liny rozciągam. To jest arena wystawiennicza. W tej chwili tu jest taka wolna Amerykanka. Poprzyjeżdżały z jednych wystaw pewne rzeczy, na inne się szykują i przyjechały. I ja cały czas jeszcze nad nimi pracuję, mimo że już się wydawałoby, że są skończone, to ja je obserwuję. Tutaj te rzeźby jak gdyby sezonują się. Patrzę, jak się zachowują w czasie burzy, przy opadach śniegu, na dużym wietrze. Czasem nawiązuje do antyku. I tutaj mamy na przykład sportowców coś, tylko nie robię rzeźb tych herosów takich, jak ich tu nazwać, którzy są najpiękniejszymi ludźmi, prawda? I z jakimś atrybutem sportowym. Weźmy chociażby sportowców. Ale czasem robię tych gladiatorów takich, zwycięzców, bohaterów stadionów. Ale bardzo często interesuje mnie dochodzenie do tego, ale i niepowodzenia. Tu jest na przykład historia taka, że zerwane kółko, ale musimy sobie radzić. To jest coś więcej niż tylko mowa o sporcie, ale o tym, że trzeba wykorzystać czasem pewne nasze porażki w sukces jakiś. Z rana wychodząc i patrząc z łazienki tutaj na plac, teraz gdzie się sezonują mi te rzeźby, uświadomiłem sobie, że robiąc nawet pojedyncze, takie inne historie dotykające pojedynczego człowieka, naraz tworzymy spektrum ogólnoludzkie, szersze, prawda? To jest tak jakby tłum, który gdzieś, nie wiem, przy schodach ruchomych albo na dworcu spieszący się. Każdy gdzieś biega za sobą, ale to my jesteśmy.
tworzyłem w różnych odsłonach cykli twórczych portret Polaka czasów transformacji. I chciałem zrobić człowieka na krawędzi, takiego, który stworzył nam system, który się zmieniał, takiego balansującego. Nie znalazłem chyba lepszej metafory, natomiast przypomniała mi się pewna sztuczka biesiadna taka, gdzie dwa widelce w ten sposób się zakładało i można było na brzegu butelki powiesić na zapałce. I tak balansowały te dwa widelce. Zawsze mi się chciało jakąś rzeźbę kinetyczną zrobić. 20 kilka lat temu, 30. Tylko wtedy inną jeszcze ideę dla nich myślałem, że proszę bardzo, ustawiam ich tam, niech spadają, niech umierają. Inną technikę, technologię zastosowałem, ale idea była taka. Natomiast później musiałem się mocno skupić, żeby wypracować sobie właśnie i techniki, i nawet technologię w oparciu właśnie o tworzywa. Ja swoje, jakby to nazwać, kompozyty wypracowałem, uszlachetniłem wiele czynników i odczynników, którymi pracuję. W każdym bądź razie oprócz idei, to jeszcze i całą technologię musiałem do tego wytworzyć. Holender, pyta mnie panie takie rzeczy i patrz, czy na pewno to pod tym czerepem? Ale tak to było. Jeżeli chodzi o odbiór pana prac, czy od razu spotkał się pan ze zrozumieniem? Czy inaczej te prace są odbierane tu w kraju, inaczej za granicą? Od początku to był dobry odbiór. Wcześniej jeszcze stworzyłem cykl rzeźb, też kinetycznych, ale jeszcze przywarły one do podłoża. To był zespół na początku trzech kobiet dzwonów pod tytułem Nieszporne. Wiemy, jak angażował się wtedy Kościół w zmianę ustrojową, prawda? Wiemy, co robiło SB, czy służby w każdym bądź razie. Ponieważ służby szukały dość po omacku, dzwoniono, ale nie wiedzieli, w którym kościele. Ten głos był sercem, a tu jeszcze pęknięty nieco, to tak człowiek nie dosłyszy. Ale pokazywałem je później właśnie to z zasłoniętymi oczyma, takim jak przestępców się pokazuje. To z zasłoniętymi ustami, to przywiązane to serce do czaszy dzwonu. To również było bardzo dobrze odebrane na kilku takich znaczących wystawach tamtego czasu, pokazane i zakupione nawet przez Centrum Rzeźby Polskiej. Natomiast te na linach, to było nowe zjawisko. Lina to symbol pewnej krawędzi, na której stanęliśmy. Chodzimy po niepewnym gruncie. Coś nas tam wprawia w taki czy w inny ruch. I to były te sprawy. Kiedyś samym cieniem budowałem pewne historie, natomiast jak do mnie doszło, że szejk mówi, że oderwałem rzeźbę od swojego cienia, to już jest inny byt i dlatego Mahomet czy Allah, jakaś siła wyższa, prawda, pozwoliły mu, żeby to pokazać, to też musiało do mnie dotrzeć, że może to jest wartość.
pana rzeźby są umieszczane w kompleksach szpitalnych, które dają szansę obcowania z rzeźbą pacjentom, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ten kontekst też zrodził się z określonego wpływu rzeźb, z odbioru. Ja nie chciałem przez to leczyć nikogo. Jeśli pewni ludzie potrafią znaleźć pewną siłę, ideowość w tych rzeźbach, że to może być dla nich potrzebne, to do mnie to wraca jakimś takim odbiciem, że może i dla mnie. I ja z tamtymi ludźmi, otwartymi, bo powiedzmy inne umiejętności, wiedza, ale wrażliwość być może, że oni mają większą. Jak oni przychodzą niektórzy, i tu szczególnie za granicą, u nas nie są takie społeczeństwa otwarte, i facet mi się rozpina, pokazuje mi, mnie się włos, panie, tu jeży. Pan nie wiedzie, panie, dziotka nie jeży. Mnie się włos jeży, nikogo tu nie ma, chciałem panu pokazać. Jakie najczęściej pytania padają związane z konstrukcją z tych rzeźb, z tym, że one tak swobodnie balansują, a się nie przewracają? Jak pan to osiąga? No, żebym ja to wszystko wiedział. Robią mi różne psikusy, ale ile ja się muszę do tego przygotować? Czasem się oglądam nawet w lustrze. Staję na rękach, na głowie, patrzę. Nie. Trudno powiedzieć, bo podsunął pani tutaj kilku naukowców, no, inżynierów, konstruktorów, którzy mi powiedzieli: Jurek, co się będziesz tak męczył? To takie proste. Tu jest taki węzeł konstrukcyjny, tu jest drugi węzeł. Stąd dotąd, tu punkt podparcia, tu punkt obciążenia. Takie wektory sobie wyznaczyć. Wziąłem ich później, żeby sprawdzili to, co oni mówili. A ponieważ rączka, główka, serce tu i tej poezji jakoś nie wzięli pod uwagę, nigdy im się nie sprawdziło. A nawet wprost przeciwnie. Nie może być. Przy moich rzeźbach najczęstszym pytaniem jest, jak pan to robi, jak to się utrzymuje, czemu to nie spada. I żeby już nie powtarzać, bo już nie wiem, jak mam odpowiadać, najpierw mówię, że jestem z Częstochowy i to tak musi jakoś działać tam, być może siły wyższe. Jak już świat polubił moje rzeźby, zamarzyło mi się, żebym zrealizował sobie rzeźbę w Wenecji i w Nowym Jorku. I naraz, przez przypadek większy czy mniejszy, albo może przez działania moich bliskich, spotkałem się z facetem, który przeszedł między wieżami nowojorskimi jeszcze przed zburzeniem, czy wcześniej, między wieżami katedry Notre Dame. Większość tych wyczynów robił po tajniacku. I widziałem film Idącego po linie. Mówię, taki dla mnie bohater. No i udało mi się z nim spotkać. Wyraził na to zgodę i teraz realizuje. Tutaj po prostu, między innymi, o, wzorem, kurczę, to już trochę rozmytym, bo to już jest wyciągnięte z internetu jego zdjęcie. Ale spotkałem się z nim osobiście. Ja jako pewien dyletant, nie myśląc o tym, jak naprawdę wygląda chodzący po linie i że tak nie może trzymać tego swojego drążka balastowego, tylko tak, no, on mi na to zwrócił uwagę. Takiej ci nie wyślij, takiej ci nie pozwolę tam zrobić. Jak tak zrobisz, to już co innego.
Gdzie jest Pana miejsce na ziemi? Częstochowa, szeroko rozumiana, cały ten rejon. To na krótko gdzieś wybywałem, ale to jest tu moje miejsce na ziemi. To jest bardzo trudne działanie, w trudnych warunkach. W zimnie, w oparach chemicznych, ale jednak się to wszystko udaje zrealizować. Co pomaga przetrwać? Co daje motywację? Gdzie jest ta siła? W czym tkwi owa siła? Rodzaj zadłużenia? No, coś musi w tym być. Bez motywacji takiej gorącej nic bym tutaj nie zrobił. Coś człowieka pcha. To jest taka czasowa wystawa, otwarta galeria, w specyficznych warunkach. Piękne otoczenie, most tutaj akurat wprowadza dodatkowo pewne ruchy, woda i taka wystawa między wodą a niebem.